Dzień dobry, z tej strony Sebastian, Ameryka bez cenzury. W dzisiejszym odcinku Ameryka bez cenzury zabierze nas wszystkich do stanu Georgia. Stan Georgia w Stanach jest nazywany Peach State, jest znany ze swoich przepysznych drzoswin. W pamięci wielu Polaków zapisał się stan Georgia jako gospodarz Igrzysk Olimpijskich w Atlancie, gdzie Polska święciła wielkie sukcesy. I to też w stanie Georgia zapisał się bardzo bohatersko, walcząc i ginąc za niepodległość Ameryki Kazimierz Pułaski. Ale dzisiaj nie zabieramy się do stanu Georgia tylko po to, żeby powspominać piękne polskie bohaterskie akcenty w historii amerykańskiej lub żeby posmakować przepysznych brzoskwin. Przed chwilą sekretarz stanu w stanie Georgia, Brett Raffensperger, ogłosił, że w stanie Georgia odbędzie się tak zwany recount, czyli ponownie zostaną przeliczone wszystkie głosy oddane w wyborach prezydenckich. Tak nawiasem albo w nawiasie mówiąc, wyniki wyborcze na przykład ze stanu Georgia nie zostały jeszcze certyfikowane oficjalnie, więc nie są wiążące prawnie. Dlaczego sekretarz stanu w stanie Georgia podjął właśnie taką decyzję, żeby odbył się recount? Po pierwsze, jest republikanem i mógł. Po drugie, i tak recount by się odbył na prośbę prezydenta Trumpa i jego kampanii wyborczej. W Stanach Zjednoczonych, w przeciwieństwie do Polski, nie ma ogólnokrajowych zasad wyborczych, czyli jakichś wytycznych, jak w każdym stanie mają się wybory odbywać. Każdy stan sam sobie ustala takie wytyczne. I te wytyczne również obowiązują proces ponownego obliczania głosów, czyli tak zwanego recountu. Według prawa w stanie Georgia, recount, czyli przeliczanie ponownie głosów, może się odbyć tylko wtedy, kiedy margines między kandydatami, margines zdobytych głosów, jest poniżej lub równy 0,5%, czyli mniej niż 0,5% lub najwyżej 0,5%. Według wyników, którymi dysponuje stan Georgia w tym momencie, Joe Biden zdobył 49,5% głosów, gdy prezydent Trump zdobył 49,2% głosów. Jako że różnica głosów była poniżej 0,5%, było to około 14 tysięcy głosów, otworzyło to furtkę do recountu, do ponownego przeliczenia głosów. Według prawa Georgia, jeżeli ten warunek, ten pierwszy warunek recountu, czyli różnica głosów poniżej 0,5% zostanie spełniony, recount może się odbyć w następujących okolicznościach. Jeżeli urzędnik elekcyjny w stanie Georgia będzie się tego domagał, czyli w tym wypadku jest to sekretarz stanu może również wykonać tak zwany recount na prośbę kampanii wyborczej. W niektórych stanach recount odbywa się automatycznie, jeżeli różnica między głosami zdobytymi przez dwóch kandydatów nie przekroczy pewnego pułapu, no ale w stanie Georgia musi to być zrobione albo na wniosek kampanii, albo na wniosek sekretarza, powiedzmy, stanu. Sekretarz stanu ogłosił, że recount odbędzie się drogą ręczną, nie mechaniczną, więc nie będą głosy ponownie liczone przez maszyny, ale przez pracowników w każdym z okręgowych, powiatowych lokali wyborczych. Po ogłoszeniu swojej decyzji sekretarz stanu odpowiadał na pytania dziennikarzy. Jedno z pierwszych pytań to było takie pytanie, sugestia, pytano się sekretarza stanu, czy przypadkiem nie uległ presjom z Białego Domu. Sekretarz stanu powiedział, że nie, że w świetle prawa taki recount może zostać zrobiony, może zostać wymagany i przez niego, i przez kampanię Donalda Trumpa. I odpowiedział, że no w tak kontrowersyjnych wyborach, przy takim małym marginesie 14 tysięcy głosów i przy takiej wielkiej kontrowersyjności tych wyborów, uznał to za stosowne. I stało się coś niesamowitego. Te same media, które do niedawna nie kwestionowały zupełnie wyników wyborów, mówiły, że wybory były sprawiedliwe i rzetelne i wszystko było ok, nagle zaczęły kwestionować proces recountu, który się jeszcze w zasadzie nie odbył. Zadawali pytania, dlaczego głosy będą liczone ręcznie, a nie przez maszynę, przecież ludzie mogą popełniać błędy i może coś się stać. To również otwiera drzwi, jeżeli chodzi o jakieś oszustwa wyborcze, czy będą obserwatorzy, czyli zaczęli używać dokładnie takich samych zarzutów, używać takich samych podejrzeń, jakie mają republikanie co do demokratów. Teraz w mediach pojawiają się opinie ekspertów wyborczych, którzy mówią, że różnica 14 tysięcy głosów może się okazać dla Donalda Trumpa statystycznie niemożliwa do zamknięcia. Ale z drugiej strony są to ci sami eksperci, którzy jeszcze 2 tygodnie temu, jeszcze nawet 10 dni temu przewidywali, że Joe Biden wygra w tak spektakularny sposób, że żadne kontrowersje dotyczące wyborów nie będą miały miejsca. Co się stanie, jeżeli Donald Trump znowu pokona statystyków? Co się stanie, kiedy recount przechyli
szale zwycięstwa na jego stronę. Czy myślicie, drodzy Państwo, że w takiej okoliczności Joe Biden od razu zadzwoni albo wejdzie na Twittera i zatwituje Donalda Trumpa: ej, gratuluję ci, stary, zdobyłeś 16 głosów elektorskich, czy nadal będzie nawoływał do jedności między republikanami i demokratami, czy wtedy jego kampania wyborcza będzie nadal uważać, że te wybory były sprawiedliwe. Z kolejny raz potwierdza się powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i całkiem możliwe, że po tych wyborach rzeczywiście ktoś pójdzie siedzieć. Czy to będą pracownicy wyborczy, czy to będzie Joe Biden, czy to będzie Trump. Ktoś będzie siedział w Białym Domu, ktoś może siedzieć w celi. Póki co my siedzimy i patrzymy i obserwujemy, oglądamy, co się tam dzieje. Ja osobiście wolałbym siedzieć w Georgii, popijać słodką herbatę, jeść ciasta z brzoskwini, zajadać się południową kuchnią, ale co zrobić? Może po wyborach, może po koronie. Jak na razie, pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się, pa pa, do zobaczenia.